witam was cieplutko. Słuchajcie, odzwyczaiłam się już trochę od vlogowania, bo bardzo długo tego nie robiłam, także może być trochę dziwnie. Wracam i słuchajcie, tak. Jeśli chodzi o moje zdrowie, to dziękuję wam bardzo, ale to bardzo za wiadomości wszystkie prywatne i te komentarze pod ostatnim filmem i tak dalej. Dziękuję wam serdecznie. Szczególnie dziękuję Dadziejce i Mario. Oni mają kanał swój na YouTubie, także zapraszam was też do nich zobaczyć na kanał, bo jest po prostu świetny. I dziękuję szczególnie im za wiadomość, bo po prostu napisali mi tak piękną, długą wiadomość i taką naprawdę taką, no prywatną, piękną, osobistą wiadomość. Także dziękuję serdecznie wam. I słuchajcie, jeśli chodzi o moje zdrowie, to tak. Już wam mówię, co się okazało. Okazało się, że te wszystkie bóle i to wszystko, to jest powód tego, że mam helikobakterie. I mówiłam wam w ostatnim filmie, że nie mam pojęcia, jak to się stało, że ja się zaraziłam i skąd, i gdzie, i kiedy. Bo słuchajcie, to jest o tyle, tam droga przenoszenia to jest w zasadzie... głównie przez na przykład, wiecie, używanie tych samych sztućców, picie z tej samej butelki, także tutaj droga ustna. Łukasz jest zdrowy. Nic mu na razie nie jest, także no mamy nadzieję, że nic mu w ogóle nie jest. Zamówić dzisiaj na internecie dwa testy takie domowe na helikobakterie, bo słuchajcie, ja w tym momencie jestem w trakcie leczenia. Biorę dwa antybiotyki i jeszcze jeden dodatkowy lek, także cztery tabletki rano i cztery wieczorem. Tak przez tydzień. Jeszcze zostało mi tam kilka dni. I potem chcę sobie zrobić sama, ponieważ nikt mi nie kazał wrócić, słuchajcie, do lekarza, wiecie, żeby na kontrolę, czy zrobić powtórne badania, czy coś takiego, więc chcę sobie zrobić ten test jeszcze raz, ale chcę sobie zrobić test sama w domu i kupię dwa, żeby też zrobił sobie Łukasz, bo może on mieć tą bakterię, a po prostu jeszcze ona nie daje jakby objawów. Bardzo często to przychodzi bezobjawowo, u mnie objawy były straszne. Ale podejrzewam, że może po prostu już była rozwinięta. Zobaczymy, jak leczenie wyjdzie, czy ten tydzień tych antybiotyków mi pomoże. Mam nadzieję, że tak. Chociaż powiem wam, że na internecie, jak sobie poczytacie o helikobakterii, to jest po prostu tragedia. To jest leczenie pół roku i nie jest to takie łatwe. No ale zobaczymy. No mam nadzieję, że mi to pomoże. Ja się czuję już, słuchajcie, świetnie, fantastycznie, ale to się czuję już od tych leków, które dostałam na pogotowie od tej pani doktor, żeby tak przetrzymać do wyników badań, to już po tych lekach mi przestało boleć. No teraz na antybiotykach jest bardzo dobrze, tylko po antybiotyku bolą mnie łydki zawsze pół godziny po, a dwie godziny po mam dziwny posmak w ustach, ale myślę, że to jest po prostu z racji właśnie tych leków. Ale oprócz tego wszystko jest super. I słuchajcie, pierwszy dzień naszego wolnego. Jedziemy teraz szybciutko. Mieliśmy jechać tylko do Lidla po picie, bo wczoraj niechcący po pracy zrobiliśmy większe zakupy. Mieliśmy zajechać tylko do Lidla po coś, po jedną rzecz, po kurczaka. O, bo dzisiaj będę robiła kurczaka, wczoraj go chciałam zamarynować. A się okazało, że zrobiliśmy takie trochę większe zakupy, więc nie potrzebujemy na razie nic, jeśli chodzi o dzisiaj. A mieliśmy jechać tylko po wodę, ale jeszcze słuchajcie, skoczymy do galerii, bo jeszcze potrzebuję do galerii podskoczyć. Także to, więc jedziemy. Pogoda jest tragiczna. Zresztą pokażę wam, jaka jest pogoda. Nie patrzcie tam z tyłu, jak jest brudno, czy tam nie brudno, tylko wiecie, bałagan. Bo mówię, pierwszy dzień wolnego, dzisiaj będę sprzątać. Zobaczcie, jaka jest pogoda. O, pogoda jest o taka. No, ślicznie. Po prostu ślicznie, leje jak nie wiem i tak ma lać całe nasze wolne, w zasadzie moje wolne, bo słuchajcie, Łukasz zaczyna też urlop, on teraz ma 12 dni wolnego, bo wziął 4 urlopu, więc 4 nasze wolne, 4 urlop i 4 nasze znowu wolne, także Łukasz ma super w ogóle tyle wolnego, a ja zaczynam weekend, także tak, dobra, jedziemy do tego, do tej galerii i do sklepu i do Lidla. Mieliśmy zejść do galerii tylko po jedną rzecz, oczywiście jak zwykle. I słuchajcie, tak, wyszliśmy tak, z tym i jeszcze tam z tyłu dwie torby. Także super, jak zwykle po jedną rzecz. Pokażę wam, co pięknego sobie kupiłam w TK Maxie. Znaczy w zasadzie to tak naprawdę Łukasz mi kupił, Łukasz mnie namówił i Łukasz mi kazał kupić. Ale przepiękne, mi też się podoba. Także pokażę wam. Jedziemy teraz jeszcze po picie i do domu. Tragiczna jest ta pogoda, słuchajcie, tak leje, że masakra. Ale dobra, już wróciliśmy.
I chciałam wam pokazać, co kupiliśmy w tej galerii. Tak jak mówię, mieliśmy pojechać. Pokażę wam, po co mieliśmy pojechać. O tym chodziło. Chciałam sobie kupić ten zestaw, bo słyszałam dobre opinie na ten temat i widziałam w internecie i czytałam i tak dalej. I chciałam sobie kupić to duo szampon i odżywkę z L'Oreal Elvive. Te purpurowe. Może to coś, słuchajcie, ściągnie chociaż trochę moją rudość, pomarańczowość, czy nie wiem, co teraz mam w zasadzie na głowie. Powiecie, bo to jest, przy każdym mycie mi się spłukuje to, co już ten brąz i teraz takie dziwne rzeczy się dzieją. Także myślałam, że może to mi pomoże, więc zobaczymy. Zaraz będę i tak szła myć głowę i to nakładała. Po to pojechaliśmy. Jeszcze w Superdragu, bo to jest wszystko z Superdraga. Kupiliśmy nasz ukochany lakier, słuchajcie, ale zobaczcie, w jakiej pojemności Łukasz to dopatrzył, że jest taka pojemność. Pół litra. Pół litra, po prostu ogromna butla lakieru. On jest najlepszy na świecie, polecam wam go bardzo. Niestety nie ma go w Polsce. Chyba jeszcze nie ma. Łukasz kupił do włosów puder z Got To Be, już go też kiedyś miał. No i ja, zmywacz do paznokci Sally Hansen. Bardzo, bardzo go lubię. Znowu do niego wróciłam. The Wilko. O właśnie, bo czegoś mi jeszcze brakowało zakupu. Tylko to już jest tam, tak? Sorbę? Tak. Nie. A co jeszcze? Wszystko. Aha, no jeszcze tak. No, Wilko kupiliśmy dla kitku ciasteczka. Pochłaniacz. Pochłaniacz do lodówki. Świetna sprawa, też Wilko znajdziecie, takie jabłuszko. On w ogóle nie pachnie, to nie pachnie, ale pochłania wszelakie zapachy z lodówki. Otwieracie lodówkę i po prostu nie pachnie niczym. Nawet lodówą nie pachnie, wiecie, zimnem, no niczym. Wkładaj, instaluj. To jest Wilko. W Wilko też kupiliśmy lustro, słuchajcie. Dawno chciałam kupić takie większe lusterko do łazienki na parapet, bo my tam nie mamy, my mamy okno w łazience, więc jeżeli, jak jest umywalka, to nad umywalką jest okno i nie możemy tam zamontować lustra, mamy tylko tutaj na takie lustro z boku, które wiecie, gdzie ono jest, ale potrzebne jest nam takie, żeby właśnie, wiecie, przy umywalce widzieć się i żeby w ogóle przy oknie móc się widzieć. Kupiliśmy takie lustro, ono jest świecące, tutaj ta obramówka się świeci, no, także jeszcze z światłem, więc super sprawa, więc takie duże, duże, duże lustro. Ono kosztowało 12 funtów, 12, tak. Nie mówiłam wam cen. Te rzeczy Łukasza to nie wiem. Zmywacz kosztuje 2,25. Te rzeczy w ogóle hit, bo w Budzie, słuchajcie, te kosmetyki były 1 po 5,50, czyli 11 funtów razem. A w tym, a w Superdragu wchodzimy, patrzę, a jest promocja i były 2 za 6. Za 6? Tak. Czy za 5? Za 6. No, 2 za 6, słuchajcie. Także 5 funtów w kieszeni. Puder 4,50, Łukasz mówi. Dobra, to 12 funtów lusterko. Kupiliśmy też zegar na ścianę w końcu marzyłam o takim ogromnym zegarze na ścianę. Jaki my teraz mamy zegar, to wiecie dobrze, ten srebrny taki, widać go było na początku mojego filmu. Gdzieś tam z tyłu za plecami on był na ścianie nad telewizorem, a teraz kupiliśmy taki czarny. Łukasz, zobacz, będzie przepięknie tu pasował, ja wiedziałam, że będzie pasował. Łukasz nie był pewny, czy do tego koloru ścian będzie pasował czarny, ale ja... Telewizor. Tak, ale jest telewizor czarny, tu mamy ciemno, meble ciemno, no po prostu będzie tak, wiecie, bardzo, bardzo przytulnie i szukałam takiego zegara właśnie w tym stylu. Właśnie w tym stylu bardzo mi się te podobają. Bardzo, bardzo. Jest taki, widzicie, tutaj tłoczony, taki no, no bardzo ładny. Bardzo, po prostu mi się bardzo podobał. Też 12 funtów, tyle co lusterko. No i słuchajcie, w TK Maxie. Zeszliśmy do TK Maxa, w ogóle nie planowaliśmy, w ogóle ja nie chciałam. Ja mówię, Łukasz mi, nie, po co, nie idźmy, nie chodźmy po galerii, nie spędzajmy dnia w galerii i tak dalej, bo chciałam tylko po ten szampon pojechać. Łukasz mnie zaciągnął i Łukasz mnie zmusił do pewnego zakupu. W zasadzie zmusił do zakupu. Powiedział, że muszę go wziąć i koniec. I tak było. Bo po prostu jest ładny. Więc TK Maxa, słuchajcie, w takim przepięknym pudełku z kaktusikiem. Tutaj pani. Słuchajcie, zegarek z Fossil. I już wam pokażę. Już wam pokażę. No, może w pudełeczku. O, zobaczcie, tak wygląda w pudełeczku. I już wojnę, no jest naprawdę, jest przecudny. Trochę tam był wybór tych zegarków faktycznie, ale Łukasz w ogóle poszedł oglądać zegarki i tak, ja w ogóle nie zamierzałam kupować zegarka, żeby nie było. I ja nie byłam tak za bardzo zainteresowana, a Łukasz mówi, chodź zobacz ten, zobacz, czy nie chciałabyś takiego zegarka, zobacz, nie masz zegarka. I faktycznie ja nie mam, słuchajcie, zegarka, miałam, ale on mi się zniszczył i teraz chodziłam bez żadnego. A tu po prostu zobaczcie, no on jest przepiękny. To jest Fossil chronograf. No jest, zobaczcie. Zobaczcie, przecudowny. I jak wam powiem cenę, to zwariujecie. Więc tak, tutaj jest cena, oryginalna metka Fossil.
Już wam pokazuję cenę. Cena jest 159 dolarów. Nie, euro, przepraszam, euro, euro, 159 euro. Na stronie możecie znaleźć ten zegarek, dokładnie ten sam. On jest po 100, chyba 119 funtów. Tak? Go, zaraz wam jeszcze pokażę na ręce, jak ładnie wygląda. On jest za duży na mnie oczywiście, zobaczcie. Dużo za duży, ale można tutaj wyciągnąć rządki. Także Łukasz mi go zaraz doreguluje, tak żeby był na moją rękę. Jest przepiękny. A ja go kupiłam za, słuchajcie, 50 funtów. Za 50 funtów zegarek, który na stronie Fossila jest po 120. Naprawdę, no mega, mega, mega. To jest wszystko, ten stainless steel. Już wam pokażę na ręce. O, i na ręce on wygląda tak, no zobaczcie, jest naprawdę, jest przepiękny. Te wskazówki świecą na miętowo, po prostu przepiękny kolor w ciemności, jest przepiękny. I ta, jeszcze to jest folia oczywiście na nim, ta bransoleta jest taka chromowana, no, no naprawdę mega. Bardzo ładny, bardzo kobiecy, bardzo delikatny, piękny jest. O i zobaczcie, tak się prezentuje zegar na ścianie, bardzo ładnie, chociaż powiem wam, że na kamerze jest dużo mniejszy. Na kamerze wygląda na naprawdę dużo mniejszy, a tutaj jakby tak wypełnia ścianę. Kurczę, nie wiem, czemu kamera pokazuje go naprawdę takim małym. Widzisz, jak jest w podglądzie? Oczywiście. No, mały, nie? No, a tak to zajmuje taką znaczną część ściany, fajnie pasuje. Tutaj nam dochodzi, słuchajcie, kurczaczek. O, ale doszedł. Tak doszedł, że zaparowało. Poczekajcie sekundę. I on jest, słuchajcie, w marynacie z keczupu. Pierwszy raz coś takiego robię. I podlewam go cały czas piwem, co chwilę. Myślę, że jeszcze tak z 20 minut i będę go wyciągać. Także super, zaraz będziemy jeść. O, tutaj mam to piwko, co podlewam. Właśnie go. A będziemy jeść, słuchajcie, z kapustką młodą, z koperkiem. Zasmażona kapusta z koperkiem z polskiego sklepu. I z buraczkami. Też buraczki zasmażane z cebulą. Te buraczki są po prostu cudowne. One są z polskiego sklepu, więc z Polski, więc są w Polsce też. I to jest firma, tak jak widzicie, Rolnik. Buraczki zasmażone z cebulką premium. No po prostu są świetne. Tak wygląda ten słoiczek. Słoiczek swoją drogą bardzo ładny. Już jeden taki mam zagospodarowany właśnie po tych buraczkach, bo jest bardzo ładny. No, ja sobie go zostawiam. No i kapustka z koperkiem, no po prostu cudo. Także z tym duo dzisiaj będziemy jeść kurczaka i z chlebkiem. Chciałam zrobić z ziemniaczkami jeszcze jakieś ziemniaczki do piekarnika. Wiecie, takie ćwiartki czy frytki czy cokolwiek ziemniaczanego. Ale Łukasz nie chce. Łukasz mówi, że z chlebem i z tymi właśnie dwiema sałatkami, z buraczkami, z kapustą będzie ok. Ja jestem po tym, po zrobieniu sobie włosów w tym umyciu, tym szamponem, właśnie co wam pokazywałam z L'Oreal, i po odżywce. Odżywkę trzymałam pół godziny zamiast 10 minut i powiem wam, że jest spoko, że widzę, że ściągnęło mi ten pomarańcz, bo niestety, ale tak jest, że jak teraz rozjaśniłam włosy, to co jakiś czas, jakie mam rumieńce, ojeju, od tego piekarnika, cały czas siedzę z głową w piekarniku, żeby to podlewać. I słuchajcie, od czasu, kiedy rozjaśniłam te włosy, to dzieje się tak, że właśnie już po kilku myciach zaczyna mi wybijać ten znowu rudy, więc muszę znowu, wiecie, toner jakiś, coś stonować to jakimś fioletem czy niebieskim czy czymś. No i mam i odżywkę i szampon, pokazywałam wam zresztą, że kupowałam, ale powiem wam, że średnio tam to ściąga. A to słyszałam, że naprawdę bardzo dobrze, tylko no wiadomo, ja to użyłam dopiero pierwszy raz. Także jeszcze zobaczymy, użyję to na pewno jeszcze raz i jeszcze raz i wtedy zobaczymy, jaki będzie efekt. Tak myślę, że po trzech razach już powinien być efekt fajny. Ale teraz mi się efekt podoba, kamera oczywiście bardzo podbija i kolor, i to nie jest taki kolor, jak wy widzicie tutaj. Absolutnie nie, no nie, kompletnie nie. Chyba, że będzie widać inaczej na komputerze, ale to, co widzę teraz w podglądzie, no to nie. O, tutaj, tutaj, o, tu widać. Taki kolor, no, także tak, dobra, koniec z tymi włosami, co film to po prostu o włosach pierdzielę, ale to tylko dlatego, że no, kombinuję cały czas i widzicie, cały czas eksperymentowałam, no. Koniec końców, nie mam czarnego, także pozbyłam się czarnego, więc to jest już sukces, a nie wiem, czy nie przejdę się do fryzjera właśnie na toner, żeby mi położył toner na ten rudy, żebym nie była ruda, nie chcę być ruda, absolutnie nie chcę być ruda, rudy to jest ostatni kolor, jaki chcę mieć na głowie, nie, nie, już nie.
Po prostu nie. Także nie. Więc może się przejdę i do fryzjera, muszę to przemyśleć i się zapisać przede wszystkim. Zobaczcie, jak mają terminy w ogóle ten mój fryzjer. Chciałabym pójść do tego chłopaka, który mnie obcinał, bo bardzo byłam zadowolona z niego. Widziałam, że wie, co robi i naprawdę profesjonalny fryzjer. No, także tak. Dobra, idziemy jeść. A do jedzenia, słuchajcie, jeszcze mi się przypomniało, że chciałam wam powiedzieć, że do jedzenia włączymy sobie Grincha. Po prostu wczoraj rozmawialiśmy o czymś właśnie w pracy i doszło do tego Grincha i słuchajcie, tak przypomniał mi się ten film i tak mi się zachciało strasznie. Ja wiem, że jest sierpień i że wiecie, że to jest film taki bardziej świąteczny niż właśnie wakacyjny, ale pogoda jest jaka jest, za oknem leje. My postanowiliśmy dzisiaj spędzić dzień siedząc właśnie w domu, ten wypad był taki nieplanowany. No, ale ogólnie, że siedzimy i nic nie robimy. Ja słuchajcie, nawet nie sprzątam, nic nie robię, później sobie wezmę kąpiel wieczorem po filmie. No, także tak i strasznie mi się właśnie zachciało tego Grincha, także włączymy Grincha, ale szukałam właśnie tego filmu, tego wiecie, z 2000 roku, ten stary film z Jimem Carreyem, ten taki oryginalny Grinch, ale nie, obejrzymy sobie jednak bajkę, bo znalazłam, że na CDA jest do obejrzenia bajka z 2018, właśnie Grinch, a myśmy na pewno na 100% jej nie oglądali, ona była w 2018 w kinach, no, a my jej na 100 nie oglądaliśmy, także włączymy sobie to i do tego sobie zjemy. Zobaczcie, jak leje. Słuchajcie, powódź. Normalnie budynek jest mokry, zalany. Widzicie? Szok. Pierwszy raz, odkąd tu mieszkamy, tak leje. Po obiadku, słuchajcie, czas na deserek. Czyli kupiliśmy churros wczoraj w Lidlu. Całą paczkę do zrobienia. I właśnie teraz tutaj, o, Łukasz obraca, smażymy sobie jeszcze churroski. Mamy cukier, puder, także wszystko jest. Będą takie pyszne zawijaski. O. I tak wyglądają już gotowe. Obejrzeliśmy tego Grincha, ale powiem wam, że bajka tak mega wzruszająca, że ja to 3 razy się popłakałam, a Łukaszowi też raz zrobiło się tak, wiecie, bardzo blisko, ale się powstrzymywał. Bardzo, bardzo, przede wszystkim piękna bajka, piękna, po prostu kolory, ta animacja, te postacie, no coś pięknego, dawno nie widziałam tak pięknej bajki. Także jak nie oglądaliście, to polecam wam serdecznie ten Grinch z 2018 roku. Super, super, świetne. I idę się, słuchajcie, kąpać. Idę się kąpać, idę się położyć, wyleżeć, wygrzać. Bo naprawdę pogoda jest dramatyczna. Były 2 razy takie ulewy, że mówię, no powódź, no będzie powódź, nie ma szans. Zresztą no pokazywałam wam tam chwilkę, przebitkę, że po prostu widzieliście, że blok był namoknięty. Normalnie był namoknięty blok. Dramat, tam gdzie rynna jest zapchana. No i idę się wykąpać i nie wiem, z którym płynem. Mówiłam wam niedawno, że robię zamówienie z iWonu i zamówiłam sobie właśnie 2 takie płyny do kąpieli. O, dokładnie te. Nie wiem, czy tam będziecie widzieć nazwę. Będziecie widzieć, o tak. O, wypadnie. O. Te 2 płyny. Powiem wam, że obydwa są tak ładne i takie otulające, właśnie takie na noc. Wiecie, o co chodzi, takie... No, ten jest taki bardziej świąteczny. Nie wiem czemu, ale gdzieś mi się z choinką. Gdzieś tu czuję choinkę trochę. W tym zielonym. A ten niebieski, ten Good Night Sweetheart, już wam powiem jaki, bo już nie pamiętam. On jest taki bardziej perfumowy i on jest taki perfumowy w stronę męskich perfum. Tak, chyba z tym. Chyba z tym dzisiaj jednak. Pomimo tego, że oglądaliśmy Grincha, to nie mam ochoty na choinkę. No, także tak. Zjedliśmy tego kurczaka, zjedliśmy te churros. No, słuchajcie, churros to jest takie tutaj, znaczy nie tylko tutaj w Anglii. To możecie sobie zrobić same w domu to ciasto. Także wpiszcie tylko to churros, tą nazwę w Google i możecie sobie zrobić sami. Przepyszne. To jest takie połączenie dla mnie ciasta francuskiego z pączkiem. Ale to jest tak delikatne i tak się rozpływa w ustach, że po prostu no dramat. Myśmy sobie zrobili chyba ile? Po 6 chyba ich. I po prostu po 3 czy 4 już nam było niedobrze, ale oczywiście zjedliśmy do końca, mało tego. Łukasz nie zjadł jednego do końca, więc ja zjadłam jeszcze jego, więc ja zjadłam 7 ich po prostu. Ujęłam, już mi niedobrze aż było, no ale nie da się tego przestać jeść. Jak to jest, to się po prostu je i je i je. No, także tak. Włosy, tak jak wam mówiłam, myłam, no tutaj w tym świetle to już w ogóle są brudne, także... Nic na to nie poradzę. No, w każdym. I tutaj od lusterka i w tym górnym są po prostu rude.
No ale nic, będę dalej próbować kombinować. Idę sobie je spiąć i idę się wykąpać, a później po kąpieli, to może przyjdę do Was jeszcze, bo chciałabym sobie przetestować to serum z Charlotte, jak zamawiałam mój ten Holiday Flawless. Swoją drogą chciałam Wam powiedzieć, że tak, produkt świetny, tak jak mówiłam, jego codziennie używam. Codziennie używam, zużycie nie wiem jakie jest, bo jak widzicie na buteleczce nie widać nic. Ta buteleczka jest od środka, tak wiecie, obklejona chyba tym produktem, że no nie jestem w stanie powiedzieć, ile tego tam jest jeszcze. Ale chyba jest jeszcze bardzo dużo. Ale jedyne, co Wam chciałam powiedzieć, co tutaj się Charlotte i marka nie popisała, to są drogie kosmetyki. A zobaczcie, słuchajcie, jak wygląda opakowanie. Ja to dostałam na urodziny i ja to dostałam chyba po urodzinach, tak mi się wydaje, przyszło. No czyli dobra, no to liczmy maj, to czerwiec, lipiec, sierpień, 3 miesiące. Zobaczcie, tu już kompletnie nic nie widać. Tutaj były napisy właśnie Hollywood Flawless. Wszystkie te literki odpadały i zostawały mi na rękach. Tutaj jeszcze ten znaczek trochę delikatnie został, ale... No nie wiem, no spodziewałabym się lepszego, lepszej też, wiecie, opakowania lepszego, żeby to nie wyglądało. Teraz to wygląda jak jakiś naprawdę... Taki po prostu zwykły, tani kosmetyk, z którego, z takiego, wiecie, z takiego sklepu kosmetycznego na osiedlu, sklepiku pani Zosi, z którego się po prostu zdarła etykieta, no. Nie wiem. Nie przeszkadza to w niczym, oczywiście, bo normalnie w użytkowaniu jest ok i normalnie właściwości swoje produkt oczywiście ma. Tylko takie to jest trochę, wiecie, powinno być lepiej. Powinni też bardziej zadbać o te opakowania. Dobra, lecę się kąpać. Aha, i no i to mówiłam, że jak zamawiałam, to pamiętacie, że przyszła mi próbka też serum do twarzy z Charlotte. I dlatego później do Was wrócę, bo sobie to może przetestujemy. Położę sobie, zobaczymy, czy to będzie ok, czy coś to zmieni, czy na mojej twarzy, czy będzie jakiś efekt. Podobno, że efekt jest od razu. Że od razu jest widać, że ta buzia jest taka ładna, że to serum faktycznie jest położone, że położone jest to serum, a nie jakiś inny produkt. Tańszy na przykład. No, także nie wiem, zobaczymy. Dobra, także ja uciekam się kąpać, nalewam wodę, poleżę, odpocznę, wygrzeję się i wrócę. Jestem już po kąpieli i zmyłam też sobie makijaż, jestem w ręczniku. I słuchajcie, zmyłam tylko makijaż, nic nie nakładałam, tylko przetarłam sobie twarz tonikiem. I teraz używam tego toniku z Pixi Glow Tonic, to jest taka miniaturka, mam też w dużej pojemności, ale że tą miniaturkę ja kupiłam kiedyś bardzo dawno temu i ja ją wzięłam ostatnio nad morze. No to słuchajcie, stwierdziłam, że ją po prostu, jeżeli już ją otworzyłam i zaczęłam używać nad morzem, no to już dokończę tą miniaturkę, a tą dużą sobie zostawię na później. I to jest ten Glow Tonic z 5% kwasem glikolowym i powiem Wam, że ten kwas tutaj w tym toniku jest naprawdę mocny, bo skóra mnie piecze, jak przecieram, a w tym poprzednim toniku, który już Wam mogliście zobaczyć w mojej porannej rutynie, tam tego efektu nie było w ogóle. W ogóle mi nic nie piekło, a to był kwas hialuronowy chyba? Kurczę, nie pamiętam. Nie mam już buteleczki, ani nic po nim. Wiecie, który, ja go pokazywałam. I co? I użyjemy sobie tu Charlotte, zobaczymy, co to jest. To jest to serum, to Magic Serum. Ono wygląda o tak, w białej buteleczce. Znaczy w przezroczystej, serum jest białe. Wygląda o tak. I ja mam tutaj próbkę, tak jak Wam mówiłam, zamówioną z tym moim Hollywood Flawless. I próbeczka jest taka i zaraz zobaczymy, jak ja to mam oderwać niby tędy. Dobra, otworzymy, zobaczymy. Naprawdę opinie na internecie dziewczyny, no zagraniczne, oglądałam dziewczyny na YouTubie, to po prostu opinie były świetne, że już po pierwszym użyciu, że znaczy w ogóle, że już po nałożeniu widać jest jakiś tam efekt. To jest serum jakiś, które ma podać, że nasza skóra będzie wyglądała młodziej. Nic mi tu kompletnie nie idzie. To jest chyba bardzo maluśka. Oj, 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 dobra, wyleciało tędy. Konsystencja taka, zobaczcie, mleczna. Bardzo lejąca. Pachnie... Słuchajcie. Różą, różą. Tak, to jest zdecydowanie róża. Tak, bo on pachnie jak ten tonik Pixi różany. Nie tonik Pixi różany, olejek Pixi różany. O, ten, którego używam. O, ten.
ten, dokładnie tak samo pachnie jak to serum. To jest tonik różany. Dobra, nakładam. Nie gadam. Dobra, sobie na razie na strefę. Ja szczerze wam powiem, no przecież bardzo wątpię, żeby coś było widać od razu po nałożeniu i pierwszy efekt i wiecie, i już takie rzeczy jakieś tam. No nie sądzę. Też po tej próbce jakby nie będę w stanie na pewno powiedzieć, czy to jest fajne serum, czy nie fajne serum. Bo to można powiedzieć dopiero, wiecie, po, nie wiem, dla mnie tak, jak zużyję czegoś pół buteleczki, to jest dla mnie miarodajny efekt, że faktycznie jest lepiej. Jeśli tu patrzę, bo tu mam to lusterko. No i co? I tu mi zostało w tej próbce, może jeszcze z jeden raz będzie, chociaż nie wiem. Zostawię sobie, może jeszcze faktycznie jutro będzie, albo na rano, albo na wieczór. No i powiem wam, że co? Że nic. No nic, no zobaczcie. Buzię, tak jak mówię, mam zaczerwienioną, bo no bo po tym toniku i po zmywaniu. Czy ta skóra jest... Wygląda na młodszą? Nie wiem, poczekajcie, zgaszę. A jak zgaszę? Jak zgaszę, to jest ciemno i pomarańczowo. Nie. Nie, no nie wiem. Dziewczyny widziały po pierwszym użyciu, ja efektu po pierwszym już, wiecie, od razu po nałożeniu nie widzę. Być może, nie wiem, jutro rano wstanę z przepiękną twarzą, jeżeli tak, to na pewno wam dam znać. Na pewno buzia jest cudowna w dotyku, jest po prostu tak mięciutka, jak nawet ciałko dzidziusia nie jest tak mięciutkie. Naprawdę, jest po prostu, no, świetna, świetna. Strasznie mięciutka. Na paznokcie nie patrzcie, mam fioletowe od tych szamponów. No świetna jest, dobra, dotykać się można naprawdę cały czas, bo jest cudowna w dotyku. Może faktycznie coś tam gdzieś tak, wiecie, wygładziła tą skórę, wygładziła tą buzię, ale czy to jest od razu efekt takiej młodszej skóry od razu po nałożeniu, no to nie. Dla mnie, tak jak wam mówiłam, o czym biegam? Tak jak wam mówiłam, muszę użyć pół buteleczki, wtedy wiem, czy jest efekt. Dobra, uciekam, kochani, trzymajcie się cieplutko. Widzimy się w następnym vlogu. Mam nadzieję, że może jutro coś nagram też, żeby, wiecie, żeby sobie porobić troszkę zapasów, żeby wrócić do tej regularności. No, byłoby bardzo fajnie. Dobra, więc trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa!